Że właśnie książki, między innymi tej książki, pan Adam Chmielecki. Wydawca kazał siadać. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim podwójnie w imieniu autora i swoim jako wydawcy dziękuję za Państwa obecność, że w środku weekendu, przedświątecznego weekendu znaleźliście Państwo czas, żeby się spotkać z Panem Profesorem. Książka, którą dzisiaj prezentujemy, Polska na poważnie, to drugi tom serii Biblioteka Liderów Opinii. Tom pierwszy to książka Pana Profesora Marka Jana Chodakiewicza pod tytułem Między Wisłą a Potomakiem. Ona była tutaj prezentowana w zeszłym roku, także Państwo zapewne ją dobrze znacie. Jeśli ktoś z Państwa nie zna, to zapraszam na stoisko, tam w kuluarach można kupić obie książki. Jak no Pan Profesor znajdzie po spotkaniu czas, żeby podpisać książki, złożyć dedykację. Oczywiście mówię tylko o tej książce, którą prezentujemy dzisiaj. Nasz gość jest Państwu zapewne bardzo dobrze znany z wystąpień telewizyjnych, ale stosunkowo rzadko gości w Trójmieście. Także może w kilku słowach przypomnę, że jest to profesor historii, wykładowca akademicki, obecnie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wieloletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, między innymi przez kilka lat dyrektor pionu edukacyjnego Instytutu. I zainteresowania badawcze pana profesora pozornie można zmieścić takim robiącym małe wrażenie terminie historia Polski w XX wieku. Ale w tym zawierają się tak bardzo zróżnicowane obszary jak dzieje Kościoła katolickiego, obozu narodowego, obozu chrześcijańsko-demokratycznego, emigracji politycznej, relacje polsko-żydowskie, dzieje aparatu represji, zwłaszcza na tym odcinku skierowanym właśnie przeciwko Kościołowi katolickiemu i szeroko rozumiana polityka historyczna. Także już z tego przeglądu mogę Państwu zorientować, że śmiało można pana profesora nazwać historykiem Solidarności. No bo nie można mówić o dziejach Kościoła katolickiego w XX wieku bez odniesienia do Solidarności. Podobnie mówiąc o aparacie represji, o ruchu chrześcijańsko-demokratycznym czy o polityce historycznej, również nie można nie odnieść się do Solidarności. Też jako wydawca, powiem szczerze, pracując nad tą książką, nasunęła mi się taka uwaga, że pan profesor jest w sumie bardzo podobny do postaci i do bohaterów swoich publikacji i swoich badań. To znaczy, jeśli przyjrzymy się wybitnym przedstawicielom ruchu narodowego, czy ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, czy Kościoła katolickiego, no to są to postaci takie wielowymiarowe, nieszablonowe. To nie są tylko politycy, kapłani, dyplomaci, żołnierze, tylko udzielają się na wielu polach i naprawdę cały swój czas poświęcali na rzecz wspólnoty narodowej. Podobnie jest tutaj z panem profesorem Żarynem. Ja nawet się przyznam, że miałem spory problem tworząc biogram pana profesora na okładkę książki, co siłą rzeczy musiało być jakieś skrótowe, żeby wybrać te najważniejsze i najbardziej wartościowe funkcje społeczne, które pełni. Może tak w skrócie wymienię, członek koordynator Rady Programowej Ruchu Społecznego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezes Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza, nie mylić z partią o tej samej nazwie, zresztą stowarzyszenie powstało jako pierwsze. Jest także, pan profesor jest także członkiem Rady Programowej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, członkiem Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów i przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika Narodowych Sił Zbrojnych w Polsce. Także znowu są to ludzie. I redaktorem naczelnym miesięcznika w sieci historii, który jest jednym z patronów medialnych tej książki. Także już widzą Państwo, że są to wszystko bardzo ważne rzeczy dotyczące polskiej historii, bardzo często zakłamane. Także i te wszystkie zainteresowania badawcze, o których wspomniałem, znalazły swoje odzwierciedlenie w tej książce. Są im poświęcone poszczególne rozdziały. Pierwszy rozdział jest zatytułowany Narodowcy i chadecy. I może właśnie w tym kontekście skieruję pierwsze pytanie do pana profesora. Jakie dziedzictwo Te dwa ruchy polityczne zostawiły, tak, współczesnym? Czym ich wizja Polski się różniła, czym była podobna? Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nie wiem, czy jednak nie lepiej będzie, jak sobie stanę, bo chciałbym widzieć też Państwa tam z tyłu siedzących. Otóż to pytanie, Panie Adamie, jest oczywiście
szalenie ważne i no, przynajmniej na taki wykład akademicki półtora, trzy godziny są Państwo zainteresowani. Tak? Ja to mam na całe spotkanie. Dajcie na jedno pytanie. Dobrze. Nie, nie, żartuję oczywiście. Otóż Obóz Narodowy, może zacznijmy od niego, niewątpliwie ma przede wszystkim olbrzymią zasługę w tym, co stworzyło jego pierwsze pokolenie, czyli patron trójki najwybitniejszych z Obozu Narodowego. Tym patronem był pułkownik Zygmunt Miłkowski, znany też jako pisarz Tomasz Teodor Jerzy i znany też jako w młodości powstaniec styczniowy, choć jego wyprawa niestety zakończyła się fatalnie. I to był ten patron, który cały swój autorytet przekazał na rzecz trójki młodych z pokolenia niepokornych. Niektórzy byli starsi parę lat od najmłodszego, a ten najmłodszy niewątpliwie okazał się być najwybitniejszym. Ta trójka to Jan Ludwik Popłaski, Zygmunt Balicki i ten najmłodszy, czyli Roman Dmowski. Ta trójka ludzi wraz z coraz bardziej poszerzającą się grupą polskiej inteligencji zaangażowanej politycznie, głównie nielegalnie w warunkach rozbiorowych na przełomie XIX i XX wieku, doszła do wniosku bardzo słusznego, że w Europie odbywa się wówczas bardzo ważny proces wynikający z wielkiego postępu, również technicznego, intelektualnego, z wynalazczości, z tworzenia się państw narodowych. Ten proces brzmiał funkcjonowanie i tworzenie się jednocześnie nowoczesnych narodów. A myśmy w tym procesie uczestniczyli niejako na marginesie, ponieważ byliśmy narodem bez państwa. I w związku z tym wpadli na genialny pomysł, jak się okazało, tworząc strukturę tajną, Ligę Narodową, która w 1893 roku rozpoczęła swoje istnienie na bazie wcześniejszej Ligi Polskiej i która wzięła sobie za cel realizację takich dwóch bardzo istotnych wskaźników, czy dwóch takich pojęć, które mieściły się w słowach wszechpolskość i wszechstanowość. Co to znaczyło? To znaczyło w tamtych warunkach przełomu XIX-XX wieku między innymi, że nie ma trzech ziem polskich, tylko jest jedna ziemia polska. To jest terytorium przyszłego państwa polskiego, na którym mieszkają Polacy, niezależnie od obecnej rzeczywistości administracyjnej, w której podlegają trzem organizmom państwowym, spychającym ich na margines. Nie można się temu poddawać. Trzeba budować własne myślenie państwowo-twórcze i narodowe jednocześnie. Nie ma trzech polityk zatem, tylko jest jedna polska polityka, trójzaborowa. I wszechstanowość, nie ma narodu, który byłby pozbawiony którejkolwiek z, to takie pozytywistyczne u nich zresztą myślenie, któregokolwiek z członków organizmu. Tak jak człowiek jest pełny, mając wszystko, i głowę, i ręce, i nogi, tak naród jako wspólnota nie może się rozwijać, jeżeli mu będzie brakowało jakiegoś ważnego elementu. A więc cały naród jest wspólnotą, która solidarnie ma sobie pomagać i się wspierać. Ma wrogów na zewnątrz wspólnoty narodowej, którzy to wrogowie przeszkadzają w tworzeniu tej nowoczesnej struktury zwanej nowoczesnym narodem. I ta wszechstanowość oczywiście kazała im podpowiadać również, w tym dziedzictwie jest to bardzo ważne, choć uznawane za margines działalności Obozu Narodowego, że niewątpliwie systemem, który tworzy pewne warunki dla przyszłej Polski, to jest system demokratyczny. Oni nie przez przypadek nazwali się narodową demokracją. Demokratyzm jako pewnego rodzaju wizja, ale nie wizja liberalna, to znaczy nie wizja bez wartości, tylko wizja, w której się każdy naród odnajduje z własną tożsamością, z własnym porządkiem etycznym. Później, wiele lat później, Roman Dmowski to opisze w książeczce, bo wielkością niewielkiej,
naród, kościół, naród, państwo, w której opowie w 1927 roku, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, tylko jest sensem polskości. Co będzie oczywiście pewnym wyborem dokonanym przez niego, ale też wyborem, który miał spowodować jakby odnalezienie się narodu polskiego w tej tradycji, tej wspólnocie, którą wytwarzał od pokoleń, od chrztu i Mieszka I. A zatem można powiedzieć, że z jednej strony wielką zasługą obozu narodowego jest jakby znalezienie się w właściwym miejscu i czasie do tworzenia narodu współczesnego w warunkach, kiedy żeśmy byli zepchnięci na marginesie ówczesnej rzeczywistości politycznej. Byliśmy, bo nie mieliśmy własnego suwerennego państwa. Oni ten proces zauważyli, że się odbywa w Europie i w związku z tym chcieli, żeby ten naród polski w tym procesie też brał udział. I to jest ich olbrzymia wielka zasługa. Druga wielka zasługa to pewien rodzaj wykreowanego patriotyzmu, czyli postawy na rzecz tej wspólnoty narodowej. Nazywamy czasem to nacjonalizmem, czasem patriotyzmem. Można nazywać to różnie, jak ktoś nie lubi słowa jednego, a woli drugie. Natomiast sensem tego był trzeci wyraz, to znaczy samorządność. Samorządność, czyli idea polegająca na tym, że wzrastanie w odpowiedzialność za wspólnotę narodową jest stałe i stale wznoszące się w ramach każdej jednostki odpowiedzialnej za przestrzeń, w której ta jednostka widzi, że jest dobra, że jest właściwa, na swoim miejscu. To mogą być organizacje społeczne, to mogą być kasy zarobkowe, to może być powstanie. Nie ma złej aktywności, jeżeli ona służy całości narodu. Ale nie ma też dogmatu, że tylko jedna aktywność, na przykład insurrekcyjna, świadczy o patriotyzmie, a druga nie świadczy. Ksiądz Wawrzyniak był tak samo wspaniałym patriotą, jak powstańcy styczniowi. A zatem ta samorządność jako pewnego rodzaju idea, która wyrasta w gruncie rzeczy z widzenia ojczyzny jako podmiotu miłości i odpowiedzialności w związku z tym. To oczywiście się przekładało na też do dzisiaj ważne pytanie, co jest sługą czego? Państwo sługą narodu, czy naród sługą państwa? W wersji narodowych demokratów odpowiedź oczywista, państwo jest sługą narodu. To są takie kamienie milowe tego dorobku obozu narodowego wraz z chrześcijaństwem, które zostało podniesione nie tylko, czy aż do rangi porządku etycznego działającego w sumieniach ludzkich, ale także porządku, który ma być porządkiem państwa polskiego. Taka była w skrócie, bo jak mówię, można o tym bardzo długo opowiadać, ta idea narodowa, która miała oczywiście też swoje pokoleniowe różne, bo co najmniej cztery pokolenia możemy omówić w ten sposób, swoje indywidualne widzenia wynikające z bieżących znaków czasu, które rzecz jasna były inne pod koniec XIX wieku, a inne na przykład dla Tadeusza Bieleckiego, prezesa Stronnictwa Narodowego na uchodźstwie po 1945 roku, gdzie on musiał się zmagać z zupełnie innymi wyzwaniami, z innym katalogiem pytań, co zrobić dla Polski. Natomiast chrześcijańska demokracja wyrastała jako nurt ideowo-polityczny też w podobnym czasie, czyli na przełomie XIX-XX wieku, z kolejnych encyklik papieskich 1891 roku Rerum Novarum Leona XIII i później Quadragesimo Anno z 1931 roku Piusa XI, tego często zwanego papieżem Polski, papieżem przyjacielem Polski, czyli dawnym Achillesem Ratti, nuncjuszem papieskim w Polsce. I rzeczywiście chadecja miała przede wszystkim inny, olbrzymi potencjał intelektualny w sobie, który mierzymy życiorysami takich ludzi jak Wojciech Korfanty na przykład w pierwszym pokoleniu, czy starszy od niego, bardzo mi osobiście bliska postać, bo nim się zajmuje na różnych odcinkach jego życia, długo żył. To znaczy
znaczy ksiądz Marceli Godlewski, postać, która żyła w latach 1865-1945. Proszę zobaczyć, ile w związku z tym nie tożsamych, delikatnie mówiąc, epok ten kapłan przeżył. I to jest jeden z tych pierwszych twórców chrześcijańskich struktur robotniczych, walczących z socjalizmem, walczących w formie oczywiście walki ideowej poprzez angażowanie robotników właśnie w to myślenie kategoriami, jak wówczas to nazywano, solidaryzmu społecznego, czy dzisiaj byśmy powiedzieli hasłem solidarności. Tu zresztą bliskość między obozem narodowym i chadeckim była zdecydowana, natomiast chadecy i narodowcy rozdzielili się w warunkach polskich bardzo wyraźnie, osobno by można było o tym mówić. Natomiast istotą jest to, że drugie bardzo takie istotne zagadnienie, które na mocy nauki społecznej Kościoła do chadeków dotarło, a chadecy to rozpromieniowali na teren końca dwudziestolecia międzywojennego i później zresztą całej Europy, Europy Zachodniej, to jest zasada pomocniczości. To jest zasada pomocniczości, która mówiła i mówi zresztą do dzisiaj, że państwo jest tym lepsze i mniej się wtrąca tam, gdzie jest go niepotrzebna rola do wypełnienia, czyli gdzie zabija wewnętrzną inicjatywę człowieka. Państwo ma gwarantować pewnego rodzaju warunki, w których to warunkach jednym z bardzo ważnych czynników jest praca. Praca, która jest dobrem, ponieważ chadecy bardzo często odwoływali się do środowisk robotniczych w warunkach polskich. To była chrześcijańska demokracja na Górnym Śląsku, to była Narodowa Partia Robotnicza w terenu Wielkopolski, Pomorza, mówię o II Rzeczpospolitej. To były w związku z tym te środowiska, które miały bardzo w sobie dużo tych naturalnych jakby pokładów pamięci chrześcijańskiej, a jednocześnie albo byli już od pokoleń, albo w pierwszym pokoleniu stawali się robotnikami i mogli odczuwać ten dezintegracyjny, tę dezintegrację, która ich często mogła pchać w stronę socjalizmu, czy wręcz komunizmu. I chadecy bronili niejako tych robotników, walcząc jednocześnie z wpływami komunistycznymi, które to wpływy w dwudziestoleciu, na przykład w takim Włocławku, gdzie między innymi działał taki znany chadek de facto, myślący po chadecku, czyli ksiądz Stefan Wyszyński, gdzie odbywała się bardzo ostra rywalizacja między środowiskami tworzonymi przez Stefana Wyszyńskiego w ramach różnych struktur kierowanych w stronę robotników, a komunistami, którzy byli tam we Włocławku bardzo silni. Komuniści wyraźnie integrowali pod hasłem nienawiści i walki klasowej, a chadecy integrowali poprzez właśnie to hasło patriotyzmu i solidaryzmu społecznego jednocześnie. W zasadzie właśnie pomocniczości, która podpowiadała, że dajcie ludziom zrobić to, co do nich należy, to jest adresowane do państwa, nie przeszkadzajcie, a oddolnie człowiek jest w stanie bardzo wiele wypracować. Ta zasada pomocniczości w różnych zresztą formach była też, jak państwo wiedzą, podstawą budowania struktur Unii Europejskiej po II wojnie światowej. Dlaczego? Dlatego, że i Schuman, i Adenauer, i Alistide de Gasperi, i tak można wymieniać długo, choć nie tylko oni, bo również masoni w tym brali udział, żeby była jasność, ale to była walka między tymi dwoma środowiskami, stworzyli, ci wszyscy, których wymieniłem, to byli chrześcijańscy demokraci. Właśnie chrześcijańscy demokraci Europy Zachodniej, którzy wspólnoty europejskie oparli na pomyśle zasady pomocniczości i nauki społecznej Kościoła, firmowanej wówczas przez człowieka, który ich błogosławił w tym dziele, a tym człowiekiem był papież Pius XII, który za pomocą chrześcijańskiej demokracji i akcji katolickiej ówczesnej widział tą wielką moc sprawczą, która uchroni Europę Zachodnią przed bolszewizmem, czyli bardzo silnymi po II wojnie światowej partiami komunistycznymi, szczególnie włoską i francuską. I teraz, choć to wszystko wydaje się od siebie odległe, to spotkanie między polskimi narodowcami i chadekami nastąpiło w dużej mierze pod wpływem doświadczeń dopiero II wojny światowej. I tym pokoleniem, które
zintegrowało te dwa sposoby myślenia, narodowy i chadecki, choć jak Państwo widzą już w pracy Dmowskiego oni mogli się gdzieś tam do siebie zbliżyć, ale ówczesne warunki temu nie sprzyjały. Sprzyjało to natomiast pokoleniu, które nie było obciążone pamięcią rywalizacji między narodowcami i chadekami. I tym pokoleniem, takim symbolem tego pokolenia, sam ten człowiek zresztą o sobie to mówił wielokrotnie, był profesor Wiesław Chrzanowski. To było to pokolenie, czyli ludzi, którzy wyrośli z Armii Krajowej, z Narodowej Organizacji Wojskowej, z Harnasiem Gustawa, to mówi o życiorysie Chrzanowskiego, bądź osoby, czyli narodowca, który jednocześnie spotkał się z innym narodowcem, jak na przykład z ONR-u Antonim Szymonowiczem, z którym wytwarzał struktury akademickie podziemne na wydziałach prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ziem Zachodnich w czasie wojny, czyli podziemnych uniwersytetów działających w Warszawie, a z drugiej strony rozpoznawał środowisko chadeckie jako, mówię dalej o Chrzanowskim, jako ostatni de facto prezes Młodzieży Wszechpolskiej, czyli właśnie narodowców, którzy po wojnie weszli gremialnie do Tygodnika Warszawskiego, czyli organu Kurii Metropolitarnej Warszawskiej Tygodnika, kierowanego przez między innymi najdłużej przez księdza Zygmunta Kaczyńskiego, czyli przedstawiciela Stronnictwa Pracy, niegdyś ministra w rządzie polskim na uchodźstwie w latach II wojny światowej, czyli typowego chadeka. Tam również w Tygodniku Warszawskim pisowali Jerzy Braun, lider chadecji polskiej w okresie II wojny światowej. I tam nastąpiło to spotkanie właśnie chadeków i narodowców. Spotkanie, w którym oni przedyskutowali swój dotychczasowy dorobek, a jednocześnie wskazali sobie i powiedzieli, i dlatego dziś są nazywani niezłomnymi, że jako katolicy nie poddamy się komunizmowi, to znaczy porządkowi ideologicznemu, jakim jest marksizm, który chce rozbić wspólnotę narodową. No i stąd znaleźli się jedni i drudzy w więzieniach. I można powiedzieć, że integracja tego pokolenia narodowców i chadeków odbyła się w jednej celi. Prawda? To znaczy Chrzanowski zresztą o tym też ładnie pisze, gdzie właśnie i Jerzy Braun, i Kazimierz Studentowie, czyli przedstawiciele chadecji, i on, Wiesław Chrzanowski, i Tadeusz Przeciszewski, i tak dalej, czyli ludzie z tych samych pokoleń, wszyscy znaleźli się w więzieniach stalinowskich właśnie za to, że bronili polskości, czyli pewnej suwerenności myślenia, takiej suwerenności chrześcijańsko-narodowej. No i myślę, że to jest ten dorobek, który warto dzisiaj pielęgnować, zarówno z rozpoznaniem tej drogi, która była drogą w konflikcie, w napięciach. To nie było tak, żeby narodowcy z chadekami się na siebie nie obrażali i wzajemnie nie obkładali inwektywami, jak najbardziej. Były takie czasy, gdzie w latach 30. szczególnie te dwa nurty ze sobą bardzo mocno rywalizowały. No ale przypomnę też, że oczywiście w latach II Rzeczpospolitej te dwa nurty bardzo ze sobą blisko działały, szczególnie w tym okresie właśnie demokratycznej Polski przedwojennej, czyli w okresie 1919-1926. Wszystkie rządy de facto, z tym najlepszym niewątpliwie rządem Władysława Grabskiego, to były rządy, skrótowo mówiąc, tak zwanej Hienopiasta, czyli chrześcijańskiej jedności narodowej, a w ramach chrześcijańskiej jedności narodowej narodowcy właśnie z chadekami tworzyli najsilniejszy klub parlamentarny i PSL-em Piast, czyli Wincentem Witosem, który był niegdyś członkiem Ligi Narodowej, tejże właśnie samej Ligi Narodowej, która powstała w 1893 roku. To była ta wizja, która mogła dalej być kontynuowana, gdyby nie zamach majowy, którego ja osobiście nie jestem miłośnikiem, ale rozumiem, że na ogół spotyka się to z dużym niechętnym odbiorem, ponieważ w dzisiejszych pokoleniach wśród nas dużo więcej jest miłośników Józefa Piłsudskiego niż Romana Dmowskiego. Ja Piłsudskiego bardzo cenię, ale za to, co zrobił w 1920 roku, a nie za to, co zrobił w 1926. Dziękuję. Ta książka jest takim podsumowaniem kilku ostatnich lat pańskiej działalności naukowej i publicystycznej, ale też w kilku artykułach zdradza pan
wyniki swoich najnowszych badań, które, jeśli się nie mylę, nie były już w innych miejscach jeszcze publikowane. I jedną z takich nowości jest wątek tak zwany sierpniówek, który przywija się w przypadkach żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, określany, jak wiemy, popularnym terminem żołnierzy wyklętych. Gdybym mógł powiedzieć kilka słów właśnie na temat tych sierpniówek, bo to jest coś, co właśnie bardzo dobrze uzasadnia trafność tego terminu żołnierzy wyklęci w stosunku do żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego po wojnie. Czy może zacznę od tego, że rzeczywiście struktury obozu narodowego z jednej strony i ludzie tworzący te struktury w czasie II wojny światowej zostali w sposób szczególnie bezwzględny potraktowani w czasie II wojny światowej, zarówno przez okupanta niemieckiego i szczególnie przez niemieckiego, żeby była jasność, jak i sowieckiego, gdzie no, na równi Sowieci traktowali wszystkich niepodległościowców. Natomiast niemiecki okupant akurat narodowców traktował i ze swojego punktu widzenia słusznie jako wroga głównego, bo narodowcy od pokolenia Romana Dmowskiego i właśnie tej religii narodowej twierdzili, że to żywioł germański jest najbardziej nam zagrażający. To była ich idea główna i w związku z tym też byli, rzecz jasna, na tych listach proskrypcyjnych 1939 roku, jako byli powstańcy wielkopolscy, jako osoby zaangażowane politycznie w budowanie II Rzeczpospolitej na terenach, które Rzesza uważała za swoje i chciała, by te tereny do macierzy wróciły, czyli Pomorze, Wielkopolska i tak dalej. To słowo macierz w niemieckiej tradycji też, choć straszne, ale ma znaczenie. Na drodze do tego stawali narodowcy. Stawał Roman Dmowski w Wersalu, który domagał się, żeby te ziemie były w Polsce. W związku z tym w 1939 roku rzeczywiście Niemcy potraktowali narodowców w sposób szczególnie okrutny i obok stanu duchowieństwa katolickiego można powiedzieć, że były to dwie grupy społeczno-polityczne polskiej inteligencji najbardziej dotknięte, a jednocześnie z tej grupy narodowców też powstawało najwięcej struktur podziemnych na terenach włączonych do Rzeszy, na tych najtrudniejszych do utrzymania w nich polskości. Nie w generalnym gubernatorstwie, tylko właśnie tam, czy tu, bo też jesteśmy właśnie w części tych ziem. I na Kaszubach Gryf Pomorski, który działał i funkcjonował z panem Dąbkiem i z księdzem pułkownikiem Wryczą na czele, to jest właśnie emanacja ruchu narodowego przedwojennego. To jest właśnie ten prawdziwy polski Kaszub, który jest narodowcem jednocześnie. Taka jest tradycja. Ale ja nie jestem pewien, czy dzisiaj Kaszubi żyjący wiedzą o tym, przy całym szacunku do tej społeczności, ponieważ właśnie ta tradycja obozu narodowego została bardzo mocno skrzywiona, zniszczona, sprowadzona do pojęć kolaboranta z III Rzeszą, co jest w ogóle absurdem wobec postawy tych ludzi wobec Niemców i wobec tego, co Niemcy właśnie temu obozowi zrobili. Jeżeli byśmy zajrzeli do Wielkopolski w latach 39-45, największa organizacja bojowa, czyli Narodowa Organizacja Bojowa na tamtych terenach składa się między innymi z ludzi, którzy dzisiaj są wśród tych 108 błogosławionych Polski. To jest między innymi ta piątka salezjańska z młodym Czesławem Jóźwikiem, czy Jóźwiakiem, przepraszam, która to piątka jest wychowana w szkołach i w środowisku poznańskich salezjanów i którzy działają w strukturach narodowej, podziemnej organizacji, bo jeszcze nie ma Armii Krajowej, to wszystko jest jeszcze bardzo rozsiane z punktu widzenia integracji, bo to jest jeszcze przed akcją scaleniową Grota Roweckiego. I to właśnie oni są wyaresztowani przez Niemców, wsadzeni do więzienia jako 20, 21, 22-letni młodzi ludzie, oskarżeni o zdradę stanu, bo zdradzają III Rzeszę, bo są obywatelami III Rzeszy, prawda? I zostają zamordowani w sposób straszny, przypominający niewątpliwie też taki refleks osobny, co jest zdaniem III Rzeszy postępem, a co wstecznictwem, to znaczy zostają ścięci gilotyną.
prawda? I to jest ten obóz narodowy prawdziwy, to znaczy to, co się z nimi naprawdę działo w czasie II wojny światowej. Można bardzo, bardzo długo o tym opowiadać, bo elity obozu narodowego zostały wycięte w bardzo dramatyczny sposób, jak mówię, szczególnie przez okupanta niemieckiego. Ale w momencie, kiedy nadszedł nowy okupant, to dla obozu narodowego, zdecydowanej jego większości, ten nowy okupant, czyli sowiecki, zarówno w latach 39-41, jak i 44 i następnych, był dokładną kopią tamtego okupanta. To znaczy tak samo antypolski, tak samo antychrześcijański i tak samo antynarodowy. W związku z tym weszli w bój z nowym okupantem, jako jedyny obóz, twierdząc jednoznacznie, w odróżnieniu od środowisk bardziej liberalno-lewicowych, szczególnie obecnych w Komendzie Głównej Armii Krajowej, że nie ma rozróżnienia na wroga numer jeden i numer dwa. Tylko jeden i drugi ma numer jeden. Z punktu widzenia, że tak powiem, przeciwników polskiej państwowości i polskiej ciągłości narodowej. No i stąd oczywiście natychmiast stali się potężnymi wrogami, a potem coraz słabszymi wrogami sowieckiej tutaj dominacji. Stąd nic dziwnego, że spośród tych największych struktur, choć oddajmy cześć przede wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, czyli dalszym trwaniu Zrzeszeniu Wolności Niezawisłość, ale obok Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości dwie następne struktury ogólnopolskie podziemne, które się znajdowały, jedno to wyrosłe na Armii Krajowej i NOW AK, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które podlegało w podziemiu Stronnictwu Narodowemu, największej partii podziemia po II wojnie światowej, i Narodowe Siły Zbrojne, które podlegały z kolei takiej organizacji tajnej, która się nazywała Organizacja Polska, kilkustopniowa, była utajniona często przed samymi żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji tak zwanych zewnętrznych. I teraz tragedia, o którą pan Adam się pytał, polega na tym, że ci właśnie ludzie, szczególnie z Narodowych Sił Zbrojnych, a między innymi z racji pewnego fenomenu, który się stał w tym środowisku, mianowicie ta część Narodowych Sił Zbrojnych, która nie weszła w akcję scaleniową w żadnym momencie tejże akcji scaleniowej w czasie II wojny światowej, nie znalazła się w Armii Krajowej, miała własne struktury niezależne, właśnie tą organizację polską jako zewnętrzną strukturę tajną polityczną, podjęli oni w pewnym momencie decyzję na bazie doświadczenia akcji Burza przede wszystkim, czyli tej nieudanej próby zachowania polskiej państwowości na Kresach, a potem na terenie już PKWN-owskim, że należy w związku z tym siły swoje wycofywać na zachód, a najlepiej, gdyby Amerykanie weszli jak najszybciej na tereny Polski, gdyby doszło na ziemi polskiej do tego spotkania między Amerykanami i Sowietami. Tam będzie wtedy realna szansa o bój o Polskę, ponieważ oni widzieli tą granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, w związku z tym rzecz jasna, jako antyniemieccy przede wszystkim z tradycji, to w związku z tym to spotkanie było teoretycznie realne, choć my już wiemy dzisiaj, że było nierealne, ale oni jeszcze w 1944 tego nie wiedzieli. I Narodowe Siły Zbrojne utworzyły w sierpniu 1944 roku na ziemi kieleckiej olbrzymią strukturę na bazie jednego pułku, którą nazywamy Brygadą Świętokrzyską. Znaczy nie my, tylko oni sami ją tak nazwali. Ta Brygada Świętokrzyska w momencie styku frontu sowiecko-niemieckiego, czyli w styczniu 1945 roku, musiała podjąć decyzję. Albo zostać zagarnięta przez Sowietów i spotkanie ze śmiercią, albo dalsza walka z Niemcami, z Sowietami, z każdym, z kim trzeba, ale po przejściu do polskich sił zbrojnych na zachodzie. To przejście było możliwe tylko i wyłącznie poprzez przejście przez front na zachód, a nie na wschód. I ich decyzja bardzo trudna, bardzo dramatyczna, to była jednostka, która liczyła około 1200 żołnierzy i oficerów. W momencie podjęcia tej decyzji było mniej, bo niektórzy byli na patrolach, niektórzy byli na urlopach, no jak to w wojsku, prawda, było. Grunt, że ta wielka masa żołniersko-oficerska, która była niczym w obliczu olbrzymiej armii niemieckiej czy olbrzymiej wielomilionowej armii
sowieckim, natomiast była największym oddziałem partyzanckim. Takiego oddziału w tym momencie na ziemiach polskich nie było. I oni podjęli decyzję, żeby przejść przez front niemiecki i dotrzeć do generała Andersa. Ostatecznie im się to udało, ale niewątpliwie udało im się, wchodząc w różnego rodzaju alianse, mniej lub bardziej udane i mądre, bo ja nie jestem zwolennikiem tutaj twierdzenia, że oni nie zrobili żadnego błędu, natomiast nie byli postawieni w rzeczywistości, w której bardzo trudno było tych błędów uniknąć. Ja na ten temat napisałem całą zresztą książkę, ona się nazywa Taniec na linię nad przepaścią i tytuł jest nieprzypadkowy. To jest właśnie opis marszu Brygady Świętokrzyskiej. Nie chodziło tylko o życie, chociaż to jest oczywiście bardzo ważne, bo Niemcy w każdym momencie mogli ich zaaresztować i wymordować po prostu i tym nie mieli powodu w zasadzie, żeby tego nie zrobić. A z drugiej strony ta lina i ta przepaść to była zdrada. Więc oni byli między śmiercią a zdradą. No i uratowali się oczywiście, no bo wiemy o ich dalszych losach. Przeszli do generała Andersa i w zasadzie generał Anders to była jedyna osoba w sposób od razu jednoznacznie świadoma, że to jest grupa Polaków, patriotów polskich, którzy wykonali niesamowitą pracę. Zostali oni tam na zachodzie oskarżeni o kolaborację z Niemcami też przez to przejście. Jedyny, który od początku do końca ich bronił, jakby zrozumiał ten fenomen wykonania tej pracy, to był generał Anders, który za sprawą właśnie Organizacji Polskiej Narodowych Sił Zbrojnych, czyli Brygady Świętokrzyskiej, wykorzystał ich do stworzenia siatki wywiadowczej, ponieważ oni idąc jednocześnie, Brygada Świętokrzyska stworzyła strukturę łączności z krajem, czyli z własnymi oddziałami Narodowych Sił Zbrojnych, które pozostały w kraju. Miejscem takiej dystrybucji, że tak powiem, tych emisariuszy to była Ratyzbona w Niemczech, w strefie amerykańskiej i Amerykanie, z którymi oni też weszli w bardzo ścisły kontakt wywiadowczy, to byli, można powiedzieć, pierwsi żołnierze NATO, tylko jeszcze NATO nie było, ale już była armia amerykańska i oni byli częścią de facto tej struktury obecności Amerykanów na terenie zachodniej, znaczy na terenie niemieckiej, amerykańskiej strefy okupacyjnej. I generał Anders wykorzystał ich drogę do kraju, tak zwaną drogę Konrada Jerzego Kozarzewskiego, bardzo piękna postać. Przy okazji narodowiec, poeta, skazany na karę śmierci, uratowany przez Juliana Tuwima z racji właśnie poezji, która ich połączyła. No ale też i z racji tej, że Kozarzewscy ratowali Żydów w czasie wojny, a między innymi Tuwima matkę też ratowali ludzie z Narodowych Sił Zbrojnych, tylko inna rodzina, czyli Ostromęcki, więc on się poczuł niejako, żeby ratować tego człowieka i rzeczywiście uratował. Julian Tuwim to bardzo taka skomplikowana postać. Z jednej strony kolaborujący z komunistami, a z drugiej strony robiący bardzo dużo dobrych rzeczy. Taka niespójność artysty wielkiego bez wątpienia. I ta Brygada Świętokrzyska i ta Ratyzbona i ta droga do Polski, zwana drogą Konrada, będzie wykorzystywana przez całe podziemie, również to postakowskie, winoskie, a najważniejszym, który przejdzie przez tą drogę i Państwu doskonale znany, to rotmistrz Witold Pilecki. Więc znowu, to jest prawda o Narodowych Siłach Zbrojnych. Ale z racji właśnie tego, że Brygada Świętokrzyska przeszła na zachód przez niemieckie szeregi, przebijając się i wchodząc z nimi w różne układy i rozmowy, była bardzo łatwym celem dla komunistów, cała formacja Narodowych Sił Zbrojnych, żeby ich oskarżać po wojnie o kolaborację z Niemcami. Wyłapywanie emisariuszy NSZ-owscy z drogi Konrada, wszyscy praktycznie byli aresztowani i skazywani z tak zwanej sierpiówki, czyli z dekretu z 31 sierpnia 1944 roku, z którego to dekretu byli sądzeni wszyscy zbrodniarze nazistowscy, którzy byli wyłapani i deportowani do Polski i stawali przed polskimi tymi powojennymi sądami. Dokładnie z tych samych paragrafów, z tych samych artykułów, które siłą rzeczy miały bardzo wysokie kary wpisane w artykuły, że nie wolno było sądowi dać niższej kary
niż 15 lat pozbawienia wolności, albo kary śmierci, albo dożywocia. To były miary, że tak powiem, już wpisane w dekret, więc sąd był w zasadzie jak pilot w rękawiczkach, tylko tych rękawiczkach czarnych wojskowych sądów rejonowych. I mógł bez zmrużenia oka, uznając winnym, skazywać na karę śmierci, na dożywocie, tworząc tych ludzi podwójnie pohańbionych. Z jednej strony pohańbieni z faktu, że wykluczeni ze społeczeństwa, zamordowani, bądź siedzący w więzieniu jako zdrajcy i jako zbrodniarze, a z drugiej strony w opinii publicznej pohańbieni jako zdrajcy i jako zbrodniarze. I to jest ta rzeczywistość sierpniówki, która później przez długie lata jeszcze stalinowskie stała się taką zmorą dla polskich patriotów, stanowiącą taką egzemplifikację tego, co było podyktowane z Moskwy już przez proces 16. Proces 16 z wiosny 1945 roku po ich aresztowaniu w marcu w Moskwie był procesem przeciwko Armii Krajowej, która co robiła w czasie wojny? Kolaborowała z Niemcami. I Amerykanie, i Anglicy, którzy byli zaproszeni, redakcje, wszystkie radia, pisma amerykańskie, dyplomacja amerykańska, oni wszyscy mogli to sobie oglądać, ten proces moskiewski. Oni byli obserwatorami hańby polegającej na tym, że Sowieci ich oskarżyli o zdradę w czasie II wojny światowej i te wyroki zostały za to im podyktowane. A strona angloamerykańska milczała. Nie była w stanie przeciwstawić się zwycięskim Sowietom, mimo że doskonale wiedzieli, że generał Okulicki, Stanisław Jasiukowicz czy delegat rządu na kraj Jankowski nigdy w życiu nie byli kolaborantami z Niemcami. No to dlaczego Sowieci potem mieli komuniści w Polsce dalej tą kartą nie grać? Skoro Zachód jest przyzwalającym do tego typu operacji na pamięci o Armii Krajowej czy Narodowej Siłach Zbrojnych. No i to jest ta właśnie część polskiej historii, bardzo tragiczna, bo tak się dziwnie składa, że ona ma swoją wąską odnogę w takiej postaci, w której dzisiaj również te sierpniówki stają się używane do pohańbienia pewnej pamięci historycznej dotyczącej II wojny światowej. Mianowicie część procesów sierpniówkowych po II wojnie światowej, szczególnie od końca lat 40., to były procesy, w których skazywano żołnierzy Armii Krajowej, lokalnych szczególnie struktur w czasie II wojny światowej istniejących i Narodowych Sił Zbrojnych o zamordowanie Żydów. Były to procesy, które bardzo są trudne do analizy dzisiaj. Ja wczoraj o tym opowiadałem, nie chcę się, prawdę mówiąc, powtarzać. Natomiast faktem jest, że to są bardzo trudne rzeczy do analizy przez historyków. Jan Tomasz Gross, robiąc książkę o Jedwabnym, właśnie na bazie powojennej sierpniówki i procesu skrócił sobie do minimum warsztat historyczny, w ogóle go nie użył tej metodologii, od razu zawierzając, że piąta karta, siódma, dziewiętnasta i 320 mówią prawdę, a wszystkie pozostałe karty tego procesu to fałsz. No i wybrał sobie pewną ścieżkę interpretacyjną i podał to jako objawioną prawdę. Otóż tragedia polega na tym, że te sierpniówki są bardzo trudnym materiałem do weryfikacji z punktu widzenia poszukiwania prawdy. Bo tych ludzi bito, bo tych ludzi szantażowano, bo ich stawiano przed wyborami, przed którymi nikogo, ani Grossa, ani nas tu siedzących, nikt szczęśliwie nie ustawił. Świadkami była agentura, która mówiła to, co chcieli sędziowie i prokuratorzy, ponieważ ta agentura ratowała swoją własną skórę w ten sposób, szukając ratunku przed śmiercią. To byli ludzie często złamani, a często też bardzo heroiczni, którzy do końca mówili, nie, to wszystko jest nieprawda, co nam tu wmuszacie. A tym niemniej dzisiaj historycy są łaskami nie słuchać tego, nie, tylko mówić, że to sąd miał wówczas rację, skazując na karę śmierci, czy na 8 lat pozbawienia wolności, na 15, czy ile by to nie było. Chodziło o wykluczenie ze społeczeństwa w sumie, jak dziś wiemy, około, nie tylko oczywiście z sierpniówek, ale w sumie około 250 tysięcy ludzi w czasach stalinowskich siedziało w ciupie.
Nie można było wybrać jednego narzędzia do tego pozbawienia społeczeństwa możliwości komunikacji z tymi, którzy myśleli szczególnie propolsko. Więc znajdowano różne klucze i sierpniówka była jednym z nich. Tragedia polega na tym, że dzisiaj te sierpniówki zaczynają być narzędziem używanym do tego, co nam narzucono, jak mi się wydaje, z zewnątrz, od środowisk, które być może kiedyś sobie dadzą sprawę, że właśnie ten profesor Jan Tomasz Gross naprawdę ich nie reprezentuje i oby tak kiedyś się zdarzyło, żeby nikogo nie reprezentował, tylko żeby był własnym narzędziem we własnej sprawie. Ale na dziś niestety nie można tego tak obiektywnie określić, tylko niestety reprezentuje. I który w jednej z ostatnich książek rzucił takie inspirujące hasło do poszukiwań, polegające na tym, że skoro 250 tysięcy Żydów znalazło się po stronie aryjskiej, a to mówią o tym dokumenty m.in. Rady Pomocy Żydom i rzeczywiście Żygoda próbowała analizować, ilu jest po wielkiej akcji likwidacyjnej m.in. w lipcu 1942 roku w getcie warszawskim Żydów, którzy uciekli. W sumie na rok 1944 na początek określano, że mniej więcej tylu Żydów jest poza gettami i poza zagładą, prawda? Znaczy poza Holokaustem. No, jakby nie patrzeć, Gross liczy dalej, góra, niech będzie nawet 100 tysięcy Polacy uratowali, no to w takim razie kto zamordował te 120 pozostałych, czy tam 150? No, też Polacy. No to teraz szukajmy. No i następni zainspirowani weszli w te sierpniówki i liczą. I bardzo łatwo im się sumuje. 300, czy 500, czy 600 tysięcy spraw sierpniówkowych przeczytają i już mają bilans 100 tysięcy bez wątpienia. Tylko to nie ma nic wspólnego z prawdą historyczną. Jeżeli Państwo myślą, że ten film niemiecki powstał bez wpływu polskich historyków, to moim zdaniem się Państwo mylą. Bo to historycy robią. To nie jest tak, żeby to robili ludzie, którzy totalnie nie znają się na rzeczywistości, tylko niestety robią to również historycy. No i tacy ludzie właśnie jak pan profesor Gross, który historykiem nie jest, ale za takiego jest używany, czy uważany. No i to jest ten ból sierpniówki, jeden z wielu, których jesteśmy dzisiaj świadkami, czyli historii pewnego dekretu i bardzo ważnego źródła dzisiaj historycznego, bo te sprawy karno-śledczo-sądowe sierpniówki są szalenie ciekawe. Ja już też je przeczytałem chyba powyżej 100, może 200 mam u siebie w domu kserówki porobione i czekają na lekturę niektóre z tych spraw. I rzeczywiście każda z tych spraw jest niesamowicie ciekawa, niesamowicie, żeby brać te wszystkie sprawy i robić rachunki. To znaczy tylko liczyć. Znaczy to jest tragedia warsztatowa, z punktu widzenia warsztatu historycznego to jest w ogóle taki bełkot, że trudno z tym polemizować. A tym niemniej to stanowi dzisiaj pewne realne dla świata historycznego zagrożenie, że właśnie na bazie tych sierpniówek znowu okaże się, że Armia Krajowa i NSZ w czasie II wojny światowej zajmowały się mordowaniem Żydów. W ten sposób. Nie przeszliśmy od historii do polityki historycznej. W związku z tym mam do pana profesora pytanie, jak pan właśnie ocenia politykę historyczną współczesnej Polski. Niekoniecznie tylko w tym wymiarze ostatnich kilku lat, tylko powiedzmy ostatniego dwudziestolecia. Też mam na myśli zarówno politykę historyczną, tą zewnętrzną, czyli międzynarodową, w relacjach międzynarodowych, jak i tą wewnętrzną, czyli skierowaną do własnego społeczeństwa, zwłaszcza do młodych pokoleń. Znaczy, ja jestem w ogóle, proszę państwa, życiowym optymistą, żeby była jasność i mimo iż nasuwa się odpowiedź taka negatywna, że niczego nam się nie udało, i to wszyscy może wiemy tu siedzący w tej sali, jak wielu rzeczy nie udało nam się zrobić, to ja bym zaproponował w tym przypadku myślenie pozytywne. To myślenie pozytywne ja kieruję szczególnie w tę stronę, gdzie widzę młode pokolenie. Jeżeli Państwo zobaczą, co się stało po 10 kwietnia 2010 roku w pewnych strukturach społecznych, w różnych pokoleniowych miejscach, gdzie żyją ludzie 20-paroletni,
Państwo zobaczą bardzo szybko, że znaczna część tego pokolenia, z różnych na pewno powodów, również ich braku bezpieczeństwa, braku tej kondycji materialnej, która im się wymyka niejako, bo są wykształceni, bo mają dobrze poukładane w głowie, a ta Polska im nie stwarza warunków, by mogli normalnie funkcjonować na miarę jakby swoich aspiracji. Tu różne są powody. Ja nie chcę twierdzić, że nie dostrzegam również tych powodów szeroko pojętego pojęcia bezpieczeństwa dla życia, prawda, młodego człowieka, który startuje. Ale jednym z powodów bardzo istotnych, mam nadzieję, że najważniejszym, który widać w tym moim młodym pokoleniu, to jest taka cecha, która ich łączy, czyli właśnie patriotyzm. Patriotyzm, który się okazał bardzo bliski pewnemu zjawisku historycznemu, któremu nadał imię pan Szlaski swego czasu, żołnierze wyklęci, czyli właśnie środowisku, które w sposób potwornie niesprawiedliwy, tak jak to starałem się powiedzieć przy okazji Brygady Świętokrzyskiej, zostali naznaczeni tą podwójną hańbą. To znaczy i zamordowani, i jeszcze w pamięci mieli na zawsze pozostać jako zbrodniarze. Prawda? No można powiedzieć, że to jest najdoskonalsze diabelskie poczynanie. Bo bez, po ludzku mówiąc, bez szans tych ludzi pozostawiono. I to dzisiejsze młode pokolenie prawdziwych polskich patriotów, ono, jak sądzę, odkrywa w tamtym właśnie pokoleniu żołnierzy wyklętych, że im zrobiono jakąś straszną niesprawiedliwość. A dla młodego pokolenia idea sprawiedliwości i idea miłości do ojczyzny są, jak Państwo sami pamiętają, czy wszyscy byliśmy młodzi. I pamiętamy, jak bardzo wyraźnie coś, co nazwaliśmy niesprawiedliwością, pchało nas do działania. Czyli właśnie do tej samorządności, o której z kolei mówiłem jako o takiej cesze obozu narodowego, która kształtowała ludzi w idei samorządności. Żeby ten napęd samorządności istniał, czyli kreowania własnego świata dookoła na miarę swoich ambicji, swoich potrzeb. Różne mogą być powody, do końca nie zawsze wyartykułowane. To musi być to w człowieku poczucie misji do zmiany. A to poczucie misji bardzo często jest właśnie w młodym pokoleniu ze świadomości, że istnieje jakaś niesprawiedliwość. I wtedy szuka się wzorców. Szuka się środowiska historycznego, w którym na tę niesprawiedliwość jakoś odpowiedziana, albo przynajmniej, nawet jeśli to pokolenie żołnierzy wyklętych przegrało, to zostawiło konstrukcję moralną do zaakceptowania, do przeniesienia. I to jest ten fenomen dzisiejszy, gdzie 1 marca, czyli Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, mam nadzieję, że w Trójmieście tak samo, jak w Warszawie, czy jak w wielu innych miastach w Polsce, jest przeżywany autentycznie i na dodatek nie brakuje tam zdecydowanie młodego pokolenia. Tak jak brakuje tego młodego pokolenia bardzo często na takich spotkaniach, wykładach, na promocjach książek historycznych. Ale tam właśnie w takich marszach, w takich inicjatywach, które wiążą się z upamiętnianiem rotmistrza Pileckiego, mimo że jak on ginął, to miał już te swoje 47 lat, to on może się stać wzorcem dla młodego 20-latka. I to jest ten optymizm dla mnie. To znaczy myśmy w te 20 lat niepodległości jednak bardzo dużo rzeczy dobrych zrobili. Mam nadzieję, że też zresztą w tym uczestniczyłem jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, który to IPN też był, jest i mam nadzieję, że będzie taką instytucją, w której odbywa się bardzo wyraźnie taki proces edukacyjny wobec społeczeństwa, w którym to procesie edukacyjnym podstawą jest rozpoznanie historii na przykład PRL-u. Czyli zburzenie tych mitów propagandy PRL-owskiej, w których myśmy dłużej żyli niż PRL żył. I to jest też bardzo poważna walka. Ja jestem optymistą. Ja uważam, żeśmy w tych warunkach, w jakich funkcjonujemy w III Rzeczpospolitej, to i tak dużo wygrali. To znaczy taki IPN w ogóle, że powstał. To już jest sukces w warunkach nomenklaturowego systemu de facto, w warunkach biznesu komunistycznego, mediów postkomunistycznych. No, można, te wszystkie negatywne rzeczy można oczywiście długo, całą litanię, ale szkoda czasu, wiemy o tym. Natomiast zdecydowanie mniej
wiemy o tym, co się udało, czym możemy się posługiwać jako pewnymi narzędziami. I w tej polityce historycznej doby dzisiejszej, w związku z tym ja widzę w instytucjach państwowych, wbrew pozorom jeszcze sporo takich miejsc niezawłaszczonych w 100%, chociaż nie ma cienia wątpliwości, że po 10 kwietnia 2010 roku starano się zawłaszczyć. Oczywiście, przejąć. W końcu część bardzo ważnych instytucji została osierocona. No to trzeba było je pozabierać, ale nie tak łatwo to poszło. Jeżeli państwo sobie poczytają na przykład taki periodyk Kombatant, który wydaje Urząd do Spraw Kombatantów, a szefem tego urzędu jest osoba, która była przy Januszu Krupskim, jest jego kontynuatorem, no to niech się państwo nie dziwią, że ten kombatant jest taki, jaki był w czasach Janusza Krupskiego, który zginął w Smoleńsku pod Katyniem. Jeżeli państwo wejdą dzisiaj również na strony internetowe IPN-u, to też państwo zobaczą, jak wiele działań tej instytucji jest de facto wytwarzanych przez dokładnie tych samych ludzi, którzy pracowali razem z Januszem Kurtyką. Nie wszystko się komuchom i postkomuchom udało. To jest ten optymizm właśnie, to jest ta miara rzeczywista, która oczywiście została mocno przysłonięta przez to, że bardzo wielu rzeczy nam się nie udało. Ale nie jest tak źle, ale najważniejsze, co nam się niestety nie udało i nie udaje nam się, dopóki odpowiedzialność za ważne instytucje państwowe są w rękach ludzi bądź niekompetentnych, bądź ignorantów, albo niezainteresowanych pewnym zjawiskiem, które się odbywa w świecie, to w polityce historycznej zewnętrznej, o czym pan Adam wspominał, my będziemy odnotowywali porażkę za porażką. To znaczy to, że nam się wewnątrz bardzo dużo rzeczy udało i że już nie jest tak źle z oceną generała Jaruzelskiego, jak było ileś tam lat temu, czyli dobrze. Że różne rzeczy tutaj wewnątrz kraju się udało pomeblować właściwie, czy lepiej, bo nie mówię, że to jest pewne zwycięstwo, ale lepiej, to w polityce międzynarodowej, historycznej, oczywiście odnotowujemy bardzo dużo porażek. Mówiąc bardzo skrótowo, na wschodzie, jeśli chodzi o państwa powstałe po rozpadzie Związku Sowieckiego, to był pewien wybór polityczny, fatalny moim zdaniem, czyli akceptację doktryny Jerzego Giedroycia, mówiąc w skrócie, jeśli chodzi o odnoszenie się do narodów na wschód od nas leżących. I proszę zobaczyć, jak dużo czasu musiało upłynąć, żebyśmy mogli, ale państwo polskie do dziś nie potrafi tego w sposób jednoznaczny wyartykułować, choć i tak dużo więcej potrafi niż 20 lat temu, żeby nazwać zbrodnię wołyńską ludobójstwa. Prawda? Ale proszę zobaczyć, ile to czasu te rodziny musiały walczyć o to i te środowiska wołyńskie, żeby wolę najpierw byli zauważeni, potem żeby byli nie tylko nazywani debilami, wariatami, psującymi relacje polsko-ukraińskie, ale jeszcze, żeby zaakceptowano, że jednak rzeczywiście było coś takiego jak zbrodnia wołyńska. I to nie Ukraińcy, którzy do dzisiaj tego nie akceptują, ale w Polsce Polacy. Więc to jest ta miara słabości niejako w polityce historycznej, wynikająca, delikatnie mówiąc, z mylenia porządków, to znaczy, że cele polityczne są ważniejsze niż prawda historyczna. Jak będziemy tak rozumowali, to nigdy ze swoim miejscem w Europie nie wygramy, bo jak słusznie kiedyś niedawno na jednym z takich spotkań, w których uczestniczyłem, Rafał Ziemkiewicz w skrócie bardzo ładnie to nazwał, w odróżnieniu od naszych sąsiadów, my nie musimy kłamać. My nie musimy kłamać. To jest szalenie sympatyczna, komfortowa rzecz. Tylko nas się przymusza do kłamania w imię jakichś interesów politycznych, bieżących. A my naprawdę byliśmy mordowani, a nie byliśmy mordercami. Więc mamy ten komfort, który nam te pokolenia przeszłe dały. No i zamiast tego korzystać, zamiast wchodzić w to zwarcie z narracjami historycznymi, a to dzisiaj jest widoczne szczególnie, jeśli chodzi o przebieg II wojny światowej, gdzie tyle mamy historycznych argumentów mówiących o tym, że to nas zdradzono, a nie myśmy zdradzili. Wszelkie porządki etyczne, które istniały w skali solidarności międzynarodowej, w skali postaw społecznych, czego byśmy nie dotknęli, to myśmy byli gwarantem poszanowania właśnie tych praw, tej etycznej
zasady funkcjonowania człowieka, wspólnoty, to nas zdradzano i nas mordowano. Ale dzisiaj odbywa się dialog polityki historycznej poza naszymi głowami. Uczestniczą w tym Niemcy, Rosjanie i Żydzi. To są te trzy społeczności, które dogadują się, co to znaczy II wojna światowa. A nas w polityce historycznej, ogólnoświatowej w zasadzie niestety nie ma. To jest oczywiście pewien ból, w którym będziemy, no tak długo jak nami sterujący, nie będą mieli tej wrażliwości polegającej na woli dopominania się o prawdę na zewnątrz. Prawda? Bo myśmy oczywiście byli skazani na milczenie w PRL-u, bo nie mieliśmy państwa, które nas reprezentowało, ale dzisiaj powinniśmy mieć instytucje państwa składające się z ludzi, którzy naprawdę nas reprezentują. Przy czym to nas, to nie jest tylko nas tu siedzących i dzisiaj żyjących, ale rotmistrza Pileckiego. Nas reprezentują, to znaczy nasze dzieje. To nie jest tak, żeby oni mieli tylko i wyłącznie posługi i misje dotyczące dzisiaj żyjących pokoleń i ograniczone do wypełniania, a też im to idzie kiepsko, konsumpcyjnych potrzeb. Tak to dziś widzę. Proszę Państwa, my z Panem Profesorem Żerynem dzisiaj jeszcze do Lęborka jedziemy. Także powoli będziemy kończyli nasze spotkanie, ale mamy jeszcze czas na kilka pytań z Państwa strony, także zapraszam do zadawania pytań. Proszę skorzystać z okazji, że to wybitny historyk jest w Gdyni. A potem bardzo chętnie popodpisuję książkę, oczywiście Państwo mają ochotę na taki straszny autogram, bo ja już od dłuższego czasu w komputerze pracuję. Najpierw, jeśli ktoś ma pytanie, to zapraszamy. Można podejść do mikrofonu, można stać i powiedzieć głośno. Panie profesorze, ja oczywiście zapytam o sytuację aktualną. Polska, Ukraina, Unia Europejska, Sowiety, sytuacja międzynarodowa. Jak powinniśmy się sytuować w tym kłębowisku właściwie różnych sprzecznych postaw? Bo wiadomo, czy Ukraina ma wejść w orbitę sowiecką, czy ma wejść w orbitę Unii Europejskiej, która jak wiadomo wcale takim tworem radosnym dla nas i dla w ogóle cywilizacji łacińskiej nie jest. Co robi? No, jak łatwo się domyśleć, to nie jedni zadawali to w historii pytanie, co robić. Taką listę można by stworzyć. I nie zawsze ta odpowiedź była trafna, więc ja nie chcę się znaleźć na tej liście odpowiadających. Natomiast no, wedle mojej wiedzy, ale nie tylko, również emocji, bo każdy z nas ma i wiedzę, i emocje związane z tym, co się dzisiaj dzieje na Majdanie, no to oczywiście mogę powiedzieć, że moja sympatia jest oczywiście po stronie tych ludzi, którzy tam manifestują i są, że tak powiem, zwolennikami wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Ale prawdę mówiąc, na tym mi się kończy ten wątek emocji, a zaczyna mi się głowa pracować. Ale ta emocja jest ważna. Nie twierdzę, że nie. Jak najbardziej sympatia jest oczywiście po tamtej stronie i to jest dla nas chyba oczywiste, bo my jesteśmy ludźmi wolnymi i cieszymy się, że gdzie indziej też istnieje takie zjawisko wolności, a niewątpliwie ta wspólnota tam się znajdująca na Majdanie ma takie poczucie wewnętrznej wolności, więc siłą rzeczy jesteśmy z nimi na tym poziomie emocji. Natomiast na poziomie polityki, no to z tego co ja rozumiem, to Janukowicz jest niezłym graczem, chyba nawet lepszym od Łukaszenki i on się targuje. To znaczy jest to targ między Rosją a Unią Europejską o usytuowanie polityczno-gospodarcze, usamodzielnienie Ukrainy i oczywiście obydwie strony doskonale to wiedzą, w związku z tym ani Unia, ani Rosja też nie chcą dać więcej niż muszą. No i oni się tak bawią, prawda? Ja mówię na tym poziomie politycznej rozgrywki, prawda? Gdzie Rosja chciałaby za małą cenę, mniejszą cenę, mniej zwolnień z opłat za gaz, wziąć tą Ukrainę całą do siebie i mieć ją jako swoje przedłużenie mocarstwowej
hegemonicznej, gospodarczej pozycji na wschodzie, a Unia Europejska oczywiście nie jest zainteresowana, żeby Rosja weszła za głęboko w środkową Europę i w związku z tym próbuje tę Ukrainę tarmosić wewnętrznie i tworzyć wrażenie, że jest szansa na to, że jest inna droga niż z Rosją. Przy czym oni nie mają żadnej, moim zdaniem, koncepcji Unia Europejska, bo Rosja, cała wewnętrzna wspólnota dzisiaj jest tak zdezintegrowana, że jedyne państwo, które wie, czego chce, to są Niemcy. A oczywiście Niemcy wiedzą, że rywalizują z Rosją na teren Europy Środkowo-Wschodniej. No i to jest w jakiś sposób też egzemplifikacja tego sporu, w którym przedmiotem są wszyscy położeni między Rosją a Niemcami. Jak łatwo zauważyć, my też się tam znajdujemy, więc to jest oczywiście jakiś wycinek rzeczywistości politycznej stanowiącej bardzo ważną grę dwóch przyjaciół w uścisku takim między sobą się przyjaźniąc, prawda, pozostając, czyli Rosja i Niemcy. I to jest na tym poziomie takiej generalnej, że tak powiem, gry politycznej. Natomiast jeszcze jest trzeci poziom, mnie najbliższy, bo najlepiej się na tym znam, czyli właśnie ten poziom historyczny. Ja pamiętam taką scenę, którą chętnie Państwu opowiem, mianowicie jak świętej pamięci prezes Janusz Kurtyka dostawał bardzo ważny medal, odznaczenie od państwa ukraińskiego, który mu wręczał ambasador ówczesny Ukrainy w Warszawie. Ja on poprosił Zbyszka Nawrockiego, który był dyrektorem pionu archiwalnego, i mnie jako dyrektora Biura Edukacji Publicznej, żebyśmy z nim poszli na tą uroczystość, jeszcze tam parę innych osób, no ale żeby była taka reprezentacja kierownictwa. No i żeśmy poszli, no i tak po drodze Januszowi tam w głowę wbijamy takie kołki, mówiąc, no słuchaj, ty pamiętaj, co my, że tak powiem, wiemy jako historycy polscy, ty dostajesz medal, to wszyscy jesteśmy zachwyceni, no ale to nie znaczy, żebyśmy chwalili banderowców, to nie znaczy, żebyśmy uznawali, że nie ma konfliktu polsko-ukraińskiego, że Lwów przestał być polski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak sobie gadamy po tej drodze idąc. No i Janusz, myślę, że nie pod wpływem, żeby było jasne, naszych rozważań, tylko sam doskonale po prostu to rozumiał z siebie. Odebrał ten medal i powiedział kilkadziesiąt zdań, z których to zdań, dwa szczególnie wątki, były rewelacyjne. Temu ambasadorowi się bardzo dziwnie zrobiło. Mianowicie jeden wątek mówił o tym, że dla narodu ukraińskiego mam taką podpowiedź. Jeżeli chcecie być rzeczywiście narodem europejskim, to nie wyjdziecie wraz z mordercami z przeszłości. Czyli banderowcy to nie jest wasza bajka. Ich macie potępić jednoznacznie. Oni są rzeźniechami i tylko w takim kształcie możecie wejść do Europy, jeżeli sobie to ustalicie między sobą. I drugie zdanie, które powiedział, mianowicie brzmiało ono tak, ponieważ z naszej perspektywy to, co żeście zrobili na Polakach w czasie II wojny światowej, nazywamy Holokaustem. I to było takie ustawienie tego pana ambasadora, który liczył na to, jak rozumiem, że jak się komuś wręcza kawałek medalu, to ten zostaje trzy razy poklepany po ramieniu, drugiego się klepnie też nawet cztery razy, niech ma, bo jest bardziej srogi, i już w zasadzie załatwia się sprawę polityczną, prawda? Historyczną, gospodarczą, nie wiem jaką. No i to jest właśnie ta, że tak powiem, miara polityków, czy w tym przypadku historyków, czy prezesów ważnych instytucji publicznych, którzy no, powinni sterować naszym państwem, prawda? Jeżeli tak będziemy rozmawiać, no to jest szansa, że się z Ukraińcami dogadamy. Prawda? Natomiast jeżeli się okaże, że nie wchodzimy w prawdę, tylko udajemy i wzajemnie sobie udajemy, no to zostanie z tego też tylko udawana przyjaźń, no bo co może z udawania wyjść, prawda? Więc w gruncie rzeczy to jest no jedyna droga w relacjach polsko-ukraińskich. Panowanie nad tymi trzema przestrzeniami, nad tą z jednej strony emocją, która powinna być, i bardzo dobrze, że tam Polacy pojechali na Majdan i robili to, co robili, bo to jest bardzo ważna przestrzeń komunikacyjna właśnie w imię wolności, choćby, która jest naszym dziedzictwem
kulturowo-politycznym od I Rzeczpospolitej i bardzo ważnym, niewątpliwie instrumentem wzajemnego rozpoznawania się. Ale jest jeszcze ta płaszczyzna politycznej reality show, w którym żyjemy. I to reality show to jest właśnie Rosja i Niemcy, faktycznie. I z trzeciej strony jest historia, która jest obciążająca i ona taką pozostanie. Bo my nie zapomnimy o Lwowie, że jest Polski i dali jazda Ukraińcy, no nie ma siły. Tak długo jak będziemy Polakami, tak długo będziemy mówili, że Lwów jest Polski. Ale to nie znaczy, że mamy tam wejść z siekierami i jak na Wołyniu Ukraińcy nas potraktowali, to my ich we Lwowie. Prawda? Bo jesteśmy w innej kulturze, ale nie będziecie nam kastrować umysłów i pamięci. No to jak się w ten sposób zacznie z nimi rozmawiać, no to coś z tego za 5, 6, 8 pokoleń będzie. No więcej nie jesteśmy w stanie panować pokoleniowo nad tym, co się ewentualnie wydarzy. Natomiast jeżeli będziemy sami się kastrować, sami będziemy udawać, że wszystko załatwimy na tej pierwszej ścieżce, to znaczy udamy się na Majdan i zaczniemy bratać się we wszystkich trzech jakby tych liniach, które Państwu zakreśliłem, no to powstanie coś, co nazywamy bałaganem i tyle. Nic z tego dobrego nie wyniknie. Cóż, ja tak sobie pomyślałem, żeby zapytać o to, jak żyć i tak naprawdę jak sobie radzić, czy jak prowadzić dialog, zachowując prawdę historyczną i nie pogłębiając rowu, który się pogłębił 10 kwietnia i później był coraz bardziej pogłębiany. Jak właśnie rozmawiać z ludźmi, żeby chcieli rozmawiać, żeby chcieli słuchać, bo może chyba o to głównie chodzi. Natomiast jeśli chodzi o Lwów, to ostatnio byłem we Wrocławiu i tam na wielu różnych budynkach odnowione są tabliczki, że nam pomogła Republika Federalna na Niemiec. I to jest chyba dobry przykład do naśladowania. Jakbyśmy tak też pomagali tam i wszędzie byłyby nasze tabliczki, to ten Lwów byłby coraz bardziej polski, czy znowu polski. Ja myślę, że wystarczy się czasem po prostu uczyć od naszych sąsiadów i realizować ich strategię, a nawet bez tych błędów, które niewątpliwie popełniali. Natomiast pytanie jest właśnie o ten dialog. Dziękuję. Tak, to tylko ad vocem do tej historii wrocławsko-lwowskiej, że się tak wyrażę, czy niemiecko-ukraińsko-polskiej. To oczywiście jest jednak pewna bardzo poważna różnica, to znaczy różnica dotycząca naszych, znowu w imię sprawiedliwości, praw, a niemieckich czy ukraińskich. I ta idea sprawiedliwości jest jednak ważną wartością w życiu politycznym. Natomiast drugi problem polega na tym, że z tego, co widzę we Lwowie od wielu, wielu lat, zachodzi bardzo pozytywna zmiana, to znaczy ja tam byłem po raz pierwszy w 1989 roku z młodzieżą szkolną i byliśmy w mieście wymarłym. To znaczy Starówka Lwowska była takim skansenem indiańskim w nowoczesnym Nowym Jorku. Prawda? To znaczy Ukraińcy woleli przebywać w chruszczowskich domach z lat 60. i traktowali to jako taki niebyt jakiś, które obciążenie, które nie się może jakieś zawali, albo coś się z tym stanie, to takie. Natomiast dzisiaj mieszkańcy Lwowa są ewidentnie mieszkańcami Lwowa, czyli właśnie Starego Miasta. Oni już to miasto kochają, bez wątpienia. Trzeba też to brać oczywiście pod uwagę. Natomiast koszt koszmarny jest taki, że tam ślad polskości jest zabity również totalnie. Pozostawili jedynie, o ile pamiętam, napis na kamienicy czarnej rynku, czyli królewskiej rynku lwowskiego, że tam przebywał Jan Sobieski, tylko że jak wiemy, zdaniem Ukraińców to był król ukraiński, prawda? Znaczy to jest rodzina ukraińska, w związku z tym rozumiem, że dlatego sobie tę tabliczkę zostawili. Tyle będzie tabliczek polskich, ile się okaże, że było tam Ukraińców naprawdę. Więc oczywiście to ja w formie prześmiewczej opowiadam. No, jedna z takich smutnych po prostu przypadków kłamstwa historycznego, które tam panuje, jeśli chodzi o kwestię polskości we Lwowie, to jest widok Ossolineum, prawda? Czyli twórcy Maksymiliana Ossolińskiego, którego oczywiście tam nie ma
i w ogóle pamięci o tym, co tam się znajdowało, jest pomnik niejakiego pana Stefanyka, poety ukraińskiego i Ossolineum jest imienia Stefanyka. Podpowiedź dla turysty jest taki, że kto stworzył tą galerię, która tam się znajduje? No niejaki pan Stefanyk, prawda? I to jest w zasadzie jedyny przekaz, który istnieje w przewodnikach, w całym systemie rozpoznawania tego miasta. I to jest oczywiście no, nieporównywalne do tego, co my robimy z Wrocławiem. To znaczy, my nie zapominamy historii Wrocławia, prawda? Książka Normana Davisa była u nas no, dziełem rozchwytywanym, ale proszę zobaczyć też, jak reklamowanym. Czy Państwo sobie wyobrażają, żeby we Lwowie były tak reklamowane książki powstałe na bazie wspomnień II Rzeczpospolitej? No, to jest nieprawdopodobne, zupełnie inne miejsce zajmujemy w tej strukturze europejskiej, prawda? Ci Ukraińcy muszą jeszcze strasznie dużo się uczyć, tylko oczywiście właśnie każmy im się uczyć. No. To jest to. Natomiast to pytanie zasadnicze pana, to jest oczywiście pytanie, na które myślę, że dzisiaj nikt nie zna odpowiedzi. Ja na pewno. To znaczy, myśmy po 10 kwietnia zostali przez moim zdaniem odpowiedzialnych za to obecnie rządzących, totalnie podzieleni i z tego totalnego podzielenia ja swoją wyobraźnią nie umiem znaleźć rozwiązania. My takimi pozostaniemy. My takimi pozostaniemy, jeśli chodzi o tragedię smoleńską, dlatego że ona nie będzie nam, naszym pokoleniom dane, żebyśmy odkryli prawdę, a póki tej prawdy nie ma, to podział musi być. A my tylko będziemy wiedzieć, że otacza nas w tej sprawie totalne kłamstwo i na dodatek kłamstwo, które ma swoje bardzo przykre wymiary. Na przykład jednym z takich wymiarów, nie twierdzę, że może najważniejszym, ale ono dobrze opowiada. To jest na przykład stosunek władz polskich, już tak na moment zapomnieli, że Donald Tusk rywalizował z Kaczyńskim rękami Rosjan, a raczej Rosjanie bawili się Tuskiem po to, żeby skonfliktować władze polskie ze sobą, prawda? Zapomnijmy też o tym na moment, czyli tym jakby na wisie odpowiedzialności rządu, który w związku z tym tak reagował, a nie inaczej i takie robił czy błędy, czy zaniechania, czy specjalne kłamstwa, w które wchodził. Ale nawet gdybyśmy to na chwilę odsunęli, to proszę sobie wyobrazić rzecz taką. Znajdują się ludzie, którzy są kompetentni, mają wiedzę realną, są wykształceni, mogą się dyplomami posłużyć, osiągnięciami różnymi itd. I władze państwa, które teoretycznie głoszą, że są zainteresowane, żeby wyjaśnić, co było faktyczną przyczyną, czyli nie stawiają nas w sytuacji, że my wiemy i nikogo nie chcemy słuchać, tylko właśnie nie wiemy, no bo taka jest prawda, że do końca nie wiemy. W związku z tym zapraszamy tych, którzy wiedzą. Co więcej, chronimy ich, karmimy, w hotelach utrzymujemy, dajemy im warunki do tworzenia programu odkrycia, jaka była prawda. No to proszę zobaczyć, co to państwo polskie robi z profesorem Biniendą, z profesorem Cieszewskim, z profesorami tymi kolejnymi, prawda? To są ludzie, którzy zostali przez instytucje państwa polskiego odrzuceni, nie dlatego, żeby byli niekompetentni, żeby, nie wiem, chcieli zdradzić Polskę. To ja bym rozumiał, no oczywiście, jako fatalni psujący rzeczywistość polską powinni zostać odtrąceni. A oni tylko powiedzieli, my się na różnych kwestiach znamy, bo jesteśmy od tych spraw specjalistami i służymy swoją pomocą. No to właśnie za to zostali w ten sposób potraktowani. No i jak się podaje takie przykłady, czy taki sposób spojrzenia na tą rzeczywistość dziejącą się, oczywiście szczególnie emocjonalnie to brzmi, gdy opowiada się to tak, jak ja mogę to robić jako pewnego rodzaju łącznik między rodzinami a opinią publiczną, prawda? Gdzie ja znam i Martę Mertę, i Zuzannę Kurtykę, i ileś tam osób, z którymi rozmawiałem i jestem bardzo blisko
w związku z tąże tragedią i to, co te rodziny opowiadają, to, co się dzieje, co to państwo polskie zrobiło wobec nich, no to jest taka hańba, że jak tu mówić o tym po ludzku, że może ten podział gdzieś został zadeptany? No kto niby na jakiej zasadzie ma to zrobić? Znaczy to tak daleko zaszło, że nie ma. Ja nie znam, że tak powiem, w odpowiedzi. W mojej wyobraźni to się nie mieści, bo trzeba by się, nie wiem, jakoś totalnie pozapominać, totalnie odrzucić coś takiego jak kategorię prawdy, jak kategorię sprawiedliwości, no, a nie da się tego odrzucić. Znaczy jest taka kategoria ludzi, która wiadomo, że tego nie odrzuci. Ja nie mówię, że to jest dobrze, żeby była jasność, że my żyjemy w komforcie. Nie. To jest potworny dyskomfort, który nam ta obecna władza zafundowała. No i tak będziemy sobie żyć. Sprowadziła jej prezentację do tak, znaczy wymusiła, że ona to wykonała tak króciutko. Dla mnie no, jest, była to bardzo celna, doskonale, jakby no, taka świetnie zrobiona prezentacja, gdzie pokazano. Tam tylko jeden przykład. Jeden slajd pokazywał jakby skalę popularności albo taki komunikat do popularności pewnej decyzji politycznej prezentowanych przez platformę. Następny pokazywał wynik analogicznego sondażu po wystąpieniu władz. Zupełnie inny. Gorszy? O wiele lepszy. I moja recepcja tego była taka, że ludzie obecni na sali, gdyby to starsze pokolenie w ogóle nie było zainteresowane obejrzeniem takiego przekazu. Czyli nie słuchali. Odwrotnie, gdyby takich przekazów było więcej, może po prostu i nie tylko na jakichś zebraniach, spotkaniach, ale po prostu dostępnych czy medialnych, czy w jakikolwiek sposób, nawet dotyczących historii. To zainteresowanie można by po prostu, wydaje mi się, w jakiś sposób pobudzić i prawdę przekazać. Ona jest chyba lepiej przyswajalna przez młodych. Dziękuję. Tak się składa, że rzeczywiście jestem też pedagogiem, a rozumiem, że pytanie do tego, jak starsze pokolenie nie szanuje młodszego. Nie de facto. Odpowiedź taka prosta, to jest taka, jak Państwo widzą zdjęcia Jana Pawła II rozmawiającego z dzieckiem albo z młodą osobą. To Jan Paweł II rozmawia tak, jak pokazał. To znaczy wie, że to dziecko nie jest tam, tylko tu. Prawda? No i to jest taka w zasadzie odpowiedź oczywista. To znaczy należy wytwarzać szacunek międzypokoleniowy, bo on dyktuje. On jest dyktowany przez katalog chrześcijańskich wartości, w którym każdą osobę szanujemy, a wytykamy jej błędy co najwyżej, prawda, jej słabości. Więc to jest taka odpowiedź krótka. Natomiast odpowiedź dłuższa to jest oczywiście też i taka, że my żyjemy w pewnym mechanizmie wychowawczo-edukacyjnym, w którym jeśli chodzi o historię,
no, ma ta historia coraz mniejsze znaczenie mieć w życiu publicznym i w związku z tym również została w programach szkolnych wprowadzona jako przedmiot, na przykład przedmiot zawodowy de facto w szkołach powyżej gimnazjum się znajdujących, czyli przygotowujący ewentualnie do zawodu takiego, który sobie młody człowieku wybierze. W związku z tym to z kolei rzutuje na to, że w przestrzeni dotyczącej meritum sprawy, czyli dialogu na tematy historyczne między pokoleniami, może być rzeczywiście olbrzymia przepaść wiedzy czy przeżycia historycznego, prawda? Gdzie znowu ten wzrost braku szacunku może jakby być naturalną konsekwencją takiego przeświadczenia, irytacji, że my jesteśmy lepiej wykształceni w sensie tożsamości narodowej, a ci młodzi ludzie nie. I no bo im szkoła rzeczywiście wszystko robi, żeby tego nie było, prawda? Odpowiedzią na to w pewnym momencie naszych dziejów niedawnych była inicjatywa profesora Andrzeja Nowaka, Piotra Zaręby, ja też w tym brałem udział, żeby przynajmniej ten wątek nauczania historycznego dotyczącego panteonu ojczystego i ojczystych sporów został podniesiony do rangi obligatoryjnego wątku, który będzie realizowany dla 100% młodzieży, a nie tylko dla tych 10, którzy wybierają przedmiot na maturze, prawda? Średnio 10. Po to, żebyśmy właśnie mogli mieć do siebie jeszcze większy szacunek międzypokoleniowy, ponieważ jesteśmy w stanie się dogadać na pewnym poziomie znajomości kultury własnej, prawda? Kultury polskiej. Ja wiem, że pana wypowiedź poszła nieco w inną stronę, ale ja uważam, że to jest pewien sposób widzenia. To znaczy z jednej strony oczywiście konieczność podnoszenia w sobie tej naturalnej cechy szacunku do młodego pokolenia, i im jesteśmy starsi, tym może więcej tego szacunku powinniśmy w sobie wytwarzać, ale z drugiej strony istnieje obiektywna przeszkoda, bardzo często, nie mówię, że w tym przypadku, broń Boże, że istnieje coraz głębsza możliwa przepaść. Ona była przecież między naszym pokoleniem i pokoleniem naszych rodziców. Te przepaście są w jakiejś mierze oczywistością, one są z pokolenia na pokolenie, ale my je dzisiaj już przeżywamy jako ludzie dorośli i zdajemy sobie sprawę, że w tej analizie pobłądzili nasi rodzice, bo wcale nie jesteśmy koniecznie tak odlegli od nich, jak nam się i im wydawało, gdy mieliśmy lat 15-16. Prawda? Natomiast dzisiaj być może rzeczywiście te odległości stają się coraz większe. Natomiast wie pan, no, odpowiadając na pytanie o szacunek, że dorośli nie chcieli słuchać młodej osoby, bo była młoda, no to jeżeli taka była tam rzeczywistość, no to ci dorośli byli dużo młodsi od tej osoby i tyle, w sensie mentalnym. Na to nie poradzę. Są przecież. No ja myślę, że mówić innym językiem. Czas nas goni, także dziękujemy za obecność. Dziękujemy za spotkanie. Jeszcze przez kilka minut pan profesor. Wszystko, co się dzieje, są mało ciekawe.